W Lombardii odkryto włoską odmianę koronawirusa, która być może jest prekursorem wersji angielskiej. Naukowcy twierdzą, że szczepionka, która w ostatnich dniach weszła do obiegu, prawdopodobnie zadziała i na tę mutację COVID-19. Włoska odmiana COVID-19 została wykryta przypadkowo. Stało się to podczas obserwacji utrzymującej się dość długo nietypowej infekcji u pacjenta, u którego zakażenie koronawirusem potwierdzono już w kwietniu. Testy robione mu po wyzdrowieniu, począwszy od sierpnia, stale dawały wynik pozytywny wskazujący na dużą ilość wirusa. W listopadzie postanowiliśmy przeprowadzić sekwencjonowanie wirusa, by ustalić, dlaczego się utrzymuje i ku naszemu zdumieniu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że zidentyfikowaliśmy nową odmianę, podobną, ale nieidentyczną jak angielska, która zaczynała też krążyć we Włoszech. Wtedy przeprowadziliśmy sekwencjonowanie także próbki od tego pacjenta, uzyskanej w sierpniu, odkrywając, że już wtedy odmiana była obecna ze Wszystkimi swoimi mutacjami. Badania wykazały, że nowy włoski wariant koronawirusa powstał już na początku lipca. Naukowcy przekonują jednak, że szczepionka, która w ostatnich dniach weszła do obiegu, prawdopodobnie zadziała i na tę odmianę COVID-19. We Włoszech, podobnie jak niemal w całej Europie, trwają już szczepienia. Naprawdę mam nadzieję, że wreszcie będziemy mogli zacząć myśleć o powrocie do normalnego życia. Myślę, że to początek, końca tej strasznej pandemii. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być i zobaczyć ludzi otrzymujących szczepionkę. Wczoraj we Włoszech ze względu na COVID-19 zmarło ponad 440 osób.